W pierwszej księdze Samuela jest napisane: tak mówi Pan zastępów, ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam, 200 000 piechoty oraz 10 000 spośród pokolenia Judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Fragment ten jest z oczywistych względów wykorzystywany przez ateistycznych działaczy, którzy zarzucają Bogu, że ten nakazał ludobójstwo Amalekitów i wszystkich wymordowano. Jeżeli jednak będziemy czytać dalej tę księgę, zorientujemy się, że Amalekici pojawiają się znowu i są dość liczni, aby najeżdżać na ziemię Izraela. Czy więc to sprzeczność? Jeżeli spojrzymy na inne teksty ze starożytności, dowiemy się, że Izrael również został wymordowany do nogi kilka razy. Ramzes II z XIII wieku przed naszą erą stwierdza, że Izrael jest stracony, nie ma już jego nasienia. Jednak król Moabu w IX wieku przed naszą erą znów stwierdza, że Izrael całkowicie zginął na zawsze. Jak zauważył jeden z badaczy, starożytne narracje nie są historiografią, nie próbują dostarczyć publiczności informacji, które pozwolą dokładnie odtworzyć wydarzenie. Takie rozumienie gatunku pozwala na płynność w dokumentacji w odniesieniu do takich rzeczy, jak okoliczności bitwy, w tym data, tożsamość uczestników, czy wyolbrzymienie rangi wydarzenia, skali zwycięstwa albo rzezi wrogów. Nie oznacza to, że te relacje są kłamstwami. Zarówno autor, jak i odbiorcy wiedzą, jaki to gatunek literacki, więc to nie jest oszustwo. I to wyjaśnienie jest z pewnością poprawne, ale problemem jest również język. W słowie klątwa, herem, nacisk nie jest położony na obiekcie przeklętym, ale na wszystkich wokół obiektu. Nikt nie będzie z tego korzystał. Kiedy są niszczone obiekty obłożone klątwą, celem zniszczenia jest upewnienie się, że nikt z nich nie korzysta. Ale nie wszystkie przeklęte rzeczy są niszczone. Przykładowo Jozue podaje, że wszystkie miasta na północy były przeklęte, ale Jozue niszczy tylko jedno z nich. Podobnie pole, które jest przeklęte, nie zostaje zniszczone, ale staje się własnością kapłanów. Zniszczenie następuje, jeśli jest środkiem do celu. Naród izraelski odnosił się do abstrakcyjnej tożsamości społeczności, a nie do każdego indywidualnego Izraelity. Podobnie rzecz ma się z narodami zamieszkującymi te ziemię. Klątwa nie odnosi się do każdej osoby z tych konkretnych grup etnicznych z osobna. Odnosi się do społeczności, w której uczestniczą, z której czerpią tożsamość. Badacze, analizując ten tekst, doszli więc do wniosku, że Bóg nie nakazuje wymordować wszystkich Amalekitów, a jedynie pozbawić ich tożsamości. Cytując: tak więc herem w pierwszej księdze Samuela nie ma nic wspólnego ze składaniem Amalekitów w ofierze Jahwe, jak skłonni są proponować niektórzy tłumacze. Podobnie jak w przypadku wszystkich klątw przeciwko społecznościom, chodzi o zniszczenie tożsamości lub zaniechanie. Na podstawie tekstów można uznać, że Saul walczył z mniejszą grupą Amalekitów, którzy ostatnio plądrowali tereny Izraela. Według badaczy stolica Amalekitów była tak naprawdę ufortyfikowanym obozem wojskowym. Tak więc nie był to atak przeprowadzony na miasto cywilne, a na wojskowy fort, który zajmował się plądrowaniem ziem Izraela. Ateiści mogą jednak podnieść zarzut, że przecież w księdze Samuela jest mowa: zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci. Jest to niezrozumienie języka hebrajskiego. Cytując jednego z badaczy, wyrażenie mężczyźni i kobiety pojawia się 7 razy w Starym Testamencie. Za każdym razem, z jednym wyjątkiem, oznacza to wszyscy. Słowo wszyscy było wyrażane zdaniami młodzi i starzy oraz mężczyźni i kobiety. Nakaz mógł zostać wykonany, nawet jeśli kobiet i dzieci tam nie było. Co bardzo ważne, według badaczy, Izraelczycy zaproponowaliby najpierw Amalekitom pokojowe zajęcie miasta bez krwawego podboju. Ci jednak odmówili i uznali, że będą walczyć z Izraelem. Również stwierdzenie, że wszyscy żołnierze zostali zabici, jest przesadą. Starożytni często używali takiego języka, że jakaś armia została całkowicie wymordowana do nogi, chociaż nie była to prawda. Z tego miejsca chciałem podziękować patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.